Co robić po maturze? To jest najważniejszy, jeden z najważniejszych okresów w twoim życiu, bo to zdefiniuje, co się będzie działo z tobą za kilka lat, a nawet za kilkanaście, bądź nawet kilkadziesiąt. Chyba, chyba gdzieś to usłyszałem w jakiejś piosence. No nieważne. Moi drodzy, dziś temat poruszenia, gapieru, czy iść na studia, czy od razu może pójść do pracy, czy wyjechać za granicę. Te wszystkie aspekty dziś sobie poruszymy, dziś sobie rozwiniemy, dziś rozwijemy wszelkie wątpliwości, i e, dokończymy na ewentualnym live. Cześć, ja nazywam się Emil Lipski, a to jest 59. Mam nadzieję, że dobrze liczę podcast niedziela z Emilem. Podcast, gdzie rozmawiamy sobie na tematy bliskie młodym ludziom, pragnących się rozwijać w młodym wieku. Własna firma, studia, praca na etacie w korporacji to wszystko na tym kanale i nie tylko. Można również się pośmiać na live, moi drodzy. Live najbliższą w środę godzina albo 18 albo 20. W tym momencie decydujecie na Instagramie emil.lipski. Około 200 tylko followersów i brakuje do 10 tysięcy. Zrobię konkurs! Już teraz obiecuję, że zrobię konkurs. Kto chciał kiedyś kupić bluzę wola? Dziś jestem pięknie odwalony w koszule, bo wróciłem z pracy niedawno, no nieważne, tak czy tak zrobimy konkurs, jak te 10 tysięcy dobijemy, na pewno jakiś fajny i srogi konkurs, także no, muszę was zachęcić, nie? Oprócz tego, że live, na którym sobie rozwiniemy te wszystkie aspekty, o których dzisiaj powiemy, nie czuję gdy rymuję. rozwiniemy, powiemy, także no to naprawdę warto być na tym live i dlatego możecie cię zachęcę, żebyś w końcu dał tego, dała, followa. Dziś temat nieprzypadkowy, moi drodzy, 5 tysięcy nowych subskrybentów na kanale, nie wzięło się z czapy, maj, matury. Co robić po maturze? Czy od razu iść na studia? Aby na pewno to jest dobry wybór w tym wieku, w obecnych tak naprawdę czasach. I to zależy. I to jest piękna odpowiedź, którą dzięki tej której odpowiedzi możemy się dopiero rozwinąć. Bo gdyby to było takie proste, to byśmy zrobili sobie filmik kilkuminutowy i tyle. Moi drodzy, najważniejszy scenariusz, a może nie najważniejszy, albo najczęściej używany, to jest scenariusz, w którym idziemy na studia. I tak robi prawie każda osoba, i nie ma w tym nic dziwnego, bo to jest scenariusz najprostszy i scenariusz, który jest najbardziej bezpieczny. Co nam wpajają w szkole średniej? Co nam wpajają? Jesteś tu, pisz maturę, idź na dobre studia, będzie na pewno dobrze. Nikt nie mówi o realiach rynku pracy. Nikt nie mówi, że w sektorze usług Barber może więcej zarobić niż ty po genialnym marketingu. Nikt tego nie powie. Niebo bo ludzie mają stary schemat. Niestety świat się zmienił. Mamy 2021 rok. Oglądając to w 2024... A to co? No słuchajcie, mamy drobne problemy techniczne. E, mamy tutaj jakiegoś rozrabiaka e, na, na linii, także musimy tutaj poprosić pomoc, obsługę. Co to się dzieje na tym podcaście? Masakra. Masakra. No, no masz, piezak. Idź. No i weźcie tu, jak widzisz, no to są takie warunki, to są takie warunki, które musisz sprostać, także kto się zaśpiał w tym momencie, drobna przerwa, drobna przerwa, wracamy do tematu. To jest nam wspomniane, nieważne w którym roku będziesz to oglądał, a w którym roku będziesz to oglądał, to dalej będzie aktualne. Dlaczego? Bo ludzie myślą dalej tym schematem, który wydaje się im, że jest bezpieczny. Ludzie, to znaczy nauczyciele, którzy są starej daty w większości z myśleniem, na pewno dwa rodzice, którzy zmuszają, a czasami, bądź wręcz, lelika nie sugeruję, no, bo jesteś dorosła, jesteś dorosły, zrobisz tym, co chcesz, ale jednak to taki śmak. Moi drodzy, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie jest zachęta do tego, by nie studiować. Tylko, żeby świadomie podejmować ryzyko zwane straceniem. Kilku lat najlepszego w życia w tym momencie twojego życia, kilku lat na to, by poświęcić się na studia. Jeżeli nie masz konkretnego planu, a twoim planem takim, gdzie ty nie wiesz co robić, będą studia, to wybór będzie totalnie bez sensu. Bo nie będzie to twoim wyborem, tylko będzie wyborem presji społeczeństwa i tego, że wypadałoby pójść na studia. Jeżeli ty wiesz konkretnie, na jakie studia pójść, o czym będziemy sobie mówić od tego podcastu, bo po tym już zaczynamy serię studia, moi drodzy, studia i kierunki studiów, to, to, to... to to daje wartość, prawda? Że jeżeli wiesz, co robić, to jak najbardziej studia, bo studia nie są wyrocznią. Chodzi o to, by nie marnować czasu, więc jak najbardziej papier mieć warto, szczególnie w Polsce. Bo papier ten, który my robimy w Polsce, za granicą. No to fajnie, że ktoś ma, ale jeżeli nie masz jakiejś danej umiejętności, cechy charakteru, bądź. Czegokolwiek innego, języka, cokolwiek, to za granicą nikt na to nie spojrzy. Niestety takie są realia. Wystarczy porozmawiać z ludźmi, którzy za granicą po studiach są, jakichkolwiek, nie mówię jakichś, nie wiem, robienie czegoś w stylu doktora, ok, umówmy się, pierwszy, drugi stopień maksymalnie, i tutaj się zaczyna schody, że no, sorry, nie umiesz, nie pasujesz do zespołu nara, Tyle. I tak czasami jest też w firmach, moi drodzy. To nie jest tak, żebyście, drodzy też szmaturzyści, a nie tylko, bo wiem, że osoby młodsze, osoby młodsze się odzywają teraz w komentarzach, osoby starsze piszą. Sorry, ja już w na studiach, cię dalej oglądam w, w tym podcaście, bo oczywiście temat jest dla studentów i dla osób pracujących już tutaj sobie poruszamy. No to, no to zobaczymy w komentarzach, jak wojna na, wojna, kiedy kto ogląda, w jakim momencie życia i co robi teraz. Ale tak czy tak, tak, moi drodzy, tak trzeba na to spojrzeć z tematu. Że jeżeli ty wiesz, co robić, jak najbardziej studia, bo to tylko ci się przyda nie na odwrót. Ale jeżeli dla ciebie twoim jedynym zajęciem będą studia, to sorry, zmarnujesz sobie trochę okres w życiu, bo to jest właśnie ten okres, by się zastanowić, co ty będziesz w tym życiu robiła robił. A robił. Ja nie mówię, że Ty masz nakreślić swój zawód do końca swoich dni. Oczywiście, że nie, bo świat się zmienia i jestem przekonany. Jestem przekonany, moi drodzy, widząc dynamikę, co się dzieje na świecie, widząc, na świecie, widząc to, do czego my dążymy jako społeczeństwo, będziemy ten zawód zmieniać kilka razy. Ja obstałem, że kilka razy w trakcie naszego życia pięknych milenialców i, i roczników młodszych. Tak mi się wydaje. Ja tak obstawiam, zobaczymy, jak na razie wiele rzeczy, które obstawiałem, na przykład, że nie wrócimy do szkół, dopiero teraz wracamy, ponad rok, rok temu nagrałem odcinek. Teraz twierdzę, że studenci wrócą od yy, możliwe, że jesieni. Zobaczcie, o, zgoła odmienne zdanie, niektórzy mają, zobaczymy. No ale jednak coś w życiu trzeba zakładać. I tak samo jest z zakładaniem tych kierunków studiów. To nie jest rzecz, którą masz zrobić na pewno i do końca życia będziesz to robił, a będziesz to robił. Nie. Ale jeżeli nie wiesz co, a pójdziesz tylko na studia, żeby tak sobie pójść, to czy nie warto chwilę poczekać, dopracować swój plan, w ogóle rozpoznać, co ty w życiu chcesz robić i dopiero ewentualnie potem zaatakować? Wydaje się to dosyć logiczne. Jest druga strona medalu. Nie wiesz, a decyzję trzeba podjąć i tak dalej. Niedługo rekrutacja, bla, 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 bla. No i ja znowu, niestety, ale pójdę na przekór Warto, moi drodzy, warto zaryzykować I pójść na to, że czego nie wiesz, tu jeszcze dalej co robić I spróbować studiowania na własnej skórze Bo jeżeli czegoś nie dotkniemy Oczywiście metafora, nazwijmy to Jeżeli czegoś nie dotkniemy To nie wiem, czy się sparzymy I tak jest z polskimi uczelniami, moi drodzy Ja nie twierdzę, że wszystkie uczelnie Ja nie twierdzę, że wszystkie kierunki w tym kraju są do... badziewne Będą potem minuty i będzie dokończenie w komentarzu. Nie twierdzę, ale twierdzę to, że większość kierunków, większość prowadzących, większość uczelni. Nie ma kompletnie pojęcia albo o rynku pracy, albo się to tam leśne dziadki, które biorą po prostu pensję za to, że nauczają coś, co uczą od 30-40 lat. I nic się nie zmienia w ich podejściu do nauki, do tego, co się dzieje na świecie, do rynku pracy. Bo moi drodzy, odpowiedzmy sobie na pytanie jasno, po co ty idziesz w ogóle na studia? Temat kompletnie na oddzielny podcast, tak jak mówię, no, będziemy sobie te rzeczy tutaj... To, co sobie mówimy tutaj, w różne, różnych wątki, będziemy sobie prosić na oddzielnych podcastach, żeby to rozwinąć, bo kilkadziesiąt minut na, na tyle tematów w jednym to jest, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, dlatego ten live od razu zaprosiłem Was. Tam też sobie rozwiniemy, pewnie będziemy robić go dwie, dwie i pół godziny czy coś, a i tak nie rozwiniemy wszystkiego. No nieważne, tak czy tak, to jest realnie studiowanie takie, po co Ty idziesz? Po to, żeby pójść potem do pracy. I to jest środek Twój do celu. To będziesz robiła w życiu. Nie będziesz studiowała całe życie nie będziesz studiował, tylko pójdziesz do pracy i będziesz pracował, będziesz pracowała. Po to, co robi te studia, a nie po to, by fajnie to wyglądało. To ma ci dawać wartość w postaci dobrej potem pracy. Tak? To mówmy sobie to o tym. Otwarcie, od razu, jeszcze przed nawet studiami, albo w ich trakcie. Jeżeli wybierzesz studia, które mówisz, oj, ale ładnie, tu marketing, a potem się okazuje, że w branży jest luka, nie wiadomo, co potem robić. Albo wybierasz studia i nie masz jeszcze pojęcia, gdzie ty możesz się zaczepić, w jakich firmach, na jakich stanowiskach, no to oglądaj kanał Emilimski, to się, mam nadzieję, czegoś więcej jeszcze dowiesz, bo z chęcią się tą wiedzą podzielę z tobą, jeżeli tylko będę wiedział i będę w stanie. I to jest wartość, moi drodzy, to jest wartość. Zobaczcie, jak wiele rzeczy młody człowiek w tym wieku musi już wiedzieć, ale trudno, ale trudno. Albo będziesz wiedziała teraz, będziesz wiedzieć teraz i wyprzedzisz rówieśników, albo pójdziesz takim naturalnym rytmem, gdzie ktoś idzie na studia, coś tam lenu polelu, po może zacznie pracę, może nie zacznie, może po studiach zacznie szukać pierwszych staży. Gdzie inni już spełniają swoje marzenia, robią coś, bo są kilka lat do przodu przed innymi, prawda? I takich ludzi jest dużo też w, w kraju. Ja nie mówię, że, że o sobie, tylko mówię ogólnie: dużo jest ludzi takich. Czy dużo? Dużo, w ogromnej większości. Nazwijmy to po imieniu. Czyli ty też możesz tam dołączyć. Tylko no trzeba się wziąć już w garść. No trzeba teraz już te pytania sobie zadawać. Pomimo, że nie masz jeszcze odpowiedzi. Ale w mojej ocenie na tym polega nasze życie, moi drodzy. Na ciągłym zadawaniu sobie pytań i szukaniu odpowiedzi. Jeżeli ktoś tak powiedziałby, stabilizacja w życiu, prawda? Taki wątek. Nawet rozmawiajmy sobie o tym w tym wieku, tak? Ludzie mówią, że starsi ludzie szukają stabilizacji. Moi drodzy, to jest kończenie tak naprawdę ścieżki zadawanie sobie pytań i szukanie odpowiedzi, bo chce ktoś, albo się komuś nie chce, albo po prostu ma taki, taki charakter, że osiada w tak zwanych laurach, nie chce mu się już szukać, pod pretekstem tego, że, że jest to, tamto, siamto, e, nic więcej nie robi i sobie spokojnie zasiada na laurach. I powiem wam szczerze, że prędzej czy później warto to zrobić no bo, bo po co cały czas, nie, nie mówmy gonić króliczka, ale po co cały czas szukać pytania na odpowiedzi, jak już sobie trochę odpowiesz, to fajnie właśnie w tym komfortowym takim zgiełku się zatrzymać i właśnie robić sobie to, co już mniej więcej wiesz i tyle, i nic więcej, ale to jest kwestia charakteru, to jest kwestia charakteru czy byłaś, czy byłeś osobą ambitną, czy i tak dalej, i tak dalej, prawda, ale tutaj mówimy już o trochę, trochę jakby nazwijmy to starszym wieku. Kolejną taką rzeczą, którą można zrobić, no nie trzeba, ale jest ten gapier. Co nam to da? No da nam to, moi drodzy, taką możliwość, że przesuniemy, przesuniemy, powtarzam, bo tego nie odłożymy, no odłożymy w czasie, ale przesuniemy tak naprawdę, to jest lepsze słowo. Te podejmowanie decyzji. Ludzie boją się podejmować ciężkich, znaczy trudnych, nie ciężkich decyzji. Trudnych decyzji. Ludzie się boją. A na tym to polega. Mówi się, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Ja się z tym zgadzam absolutnie. Zauważcie jedną taką rzecz, że ktoś, kto więcej ryzykuje, ja nie mówię o ludziach tak zwanych losowości i tak dalej, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy teraz, kto zajęty zaryzykuje, ten może więcej z tego wyciągnąć. Popatrzcie, gdybym ja na studiach nie otworzył marki odzieżowej, nie robił tego wszystkiego, co robię teraz, nie siedział w pewnych sprawach i, i firmach wcześniej, jak miałem lat 20, 21, to czy teraz w wieku 23 lat mógłbym sobie pozwolić na spełnienie takiego marzenia, by sobie właśnie pojedzieć takim e, sportowym samochodem? Nie byłbym w stanie. Nie byłbym w stanie. Ale trzeba podnieść to ryzyko, jeżeli chcesz coś więcej. I takim ryzykiem jest podejmowanie właśnie wczesnych decyzji, na przykład o tym, by zrobić gapier. Ale powiedzieć sobie jasno: jeżeli ja za rok nie będę miała, nie będę miała odpowiedzi, to nie ma następnego gapiera. Ja po prostu idę na studia i je robię. I to jest ta wartość: nie ukłamywać samego sobie, że będzie inaczej. Jeżeli robisz gapier, i to jest już twoja decyzja, no to wiedz jedno, że jeżeli w pierwszym kwartale robienia tego gapieru nie zrobisz ze sobą nic ze swoim życiem, albo zatrzymasz się w pracy i nic, nic więcej, jakiejś takiej pracy dorywczej nazwijmy to, no to sorry, ale, ale przegrasz. Przegrasz rok swojego życia w najlepszym jego momencie. Takie jest moje zdanie. Gapier jak najbardziej na tak. Ale znowu, jeżeli jesteś świadomy, jesteś świadomy tego, co robisz i to wykorzystasz. Bo jeżeli to ma być rok na tak zwane zastanawianie się, a będziesz, nie wiem, żyć od weekendu do weekendu, bo w pracy tam dorywczej do weekendu odpocząć znowu, znowu. No to wpadasz w spiralę, Wpadasz w spiralę, wpadasz w takie kółko jak komik, którego ciężko jest naprawdę wyjść. Bo jesteś rozpędzona. Jak zrobić teraz? Zatrzymać to, wrzucić na chwilę nawet wsteczny, żeby rozpędzić, żeby ten rozpędzony to kółko zatrzymać. Po prostu, nie, Pen do tyłu. <grym> No to, to, to można się śmiać, ale to, ale to, jest dobre, to są dobre porównania. Ja mam nadzieję, że się cieszycie z tego, że ja tu mówię bardzo prostym językiem. Bardzo prostym, jak krowie na miedzy, Tu będzie komik, można sobie to zwizualizować. Jeżeli ty wpadniesz w taką spiralę, no to właśnie, nie zmienisz potem pracy, nie wrócisz na studia, bo ci nie będzie chciało, bo się boisz, bo tamto, bo siamto, to nic z innych powodów. I koniec. I już, już przegranko zamiast wygranko. I tu, na tym kanale, się tu właśnie musimy na tym skupiać. Jak życie nie tylko przeżyć nasza grupa, moi drodzy, kilka tysięcy ludzi? Mam nadzieję, że każdy ambitny. <grywka> Każda ambitna. No właśnie. To są takie rzeczy, które, które ktoś by powiedział, że no gapier, piękna sprawa. Bo jeżeli ja się zastanowię, to lepiej wybiorę, to kosztem jednego roku może zyskam zadowolenie z życia na lat do końca, do jego końca. Ja się wszystko zgadzam, ale jeżeli ty nie jesteś w stanie podjąć decyzji, może jesteś bo ten gapier, dobra, jesteś w stanie, ale dalej nie masz planu na to, w jaki sposób zagospodarujesz ten gapier, no to wybacz, sorry, winę tu, ale nic się nie zmieni w Twoim podejściu za miesiąc, za dwa, za trzy. Możesz szukać czegoś, czego nigdy nie znajdziesz, bo ty nie masz planu na to, jak tego szukać w ogóle. Inną rzeczą jest, jeżeli masz gapier, mówisz tak: Ta praca tyle sobie daje czasu, to, 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 to. Wyznaczone są cele, jasno określone w czasie, możemy działać. Z takimi ludźmi warto porozmawiać. Ale jeżeli, jeżeli chcesz wziąć gapier, żeby nie wiem, przedłużyć sobie dzieciństwo, słuchajcie, o czym my gadamy? O czym my gadamy? Ludzie mówią do mnie, Emil, jak to się dzieje, tyle, że tyle robisz, tyle, nie masz czasu pewnie na live'ach, moi drodzy, 200 osób jest na live'ie i ktoś, zawsze ktoś zadaje to pytanie, jeżeli nie był na live'ie, prawda, jak ty to robisz, ja z chęcią odpowiadam zawsze każdemu, yy, no ale, ale no jak, jak ja to robię, moi drodzy, no tak to robię, że to ja zapraszam ludzi na, na wyjście na, na drineczkę. to ja to robię, aby się okazało, że ludzie to na przykład tylko studiują, albo tylko pracują, albo... O to oni powinni, nie? To chodzi o podejście do życia, jak żyć, a nie tylko przeżyć. I jeżeli to zaaplikujesz, dlatego kiedyś książkę napiszę, jeżeli to zaaplikujesz do, do swojego życia, to nie ma, nie ma tam czasu na zastanawianie się na takie pierdoły, czy wrać gapier, czy coś. Daj sobie dwa tygodnie na decyzję, decyduję, robię i pójdę w jakąś ścieżkę. Jeżeli się sparzę, dotknę, następna decyzja w moim życiu. Wracam, cofam się, robię tak, układam. Naprawdę, moi drodzy. Ja oczywiście... Nie mogę się, nie mogę tak pójść w taki coachingowy rytm, bo to nie ten kanał, że możesz wszystko, zawsze można ten, tu się tego, musisz pracować ciężko. I prawda? Ty nie masz pracować ciężko, tylko masz pracować inteligentnie, mądrze. Ma być to ciężkie, ale szybkie, odpowiednie, wydajne. Na tym to polega. I na tym też polega podejmowanie decyzji, tak by w życiu mieć dobrze. A, pod, a takimi decyzjami dziś właśnie na tym podcaście się zajmujemy. Jednymi z najważniejszych, nie? Jest coś w tym, jest coś w tym. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że... No, was zaszczepiam, zaszczepiam was takie... To jest... Jezu, to są złe słowa teraz. Nie można mówić takich słów. Ale mam nadzieję, że wcielam, wcielam was to, co... To, co spróbuję tutaj przekazać. Tą myśl, prawda? Że gapier, owszem... No, ale sorry. Jeżeli nie masz pomysłu, to stracisz rok. I to jest najlepsze tego podsumowanie. Studia moi drodzy od razu po, po maturze też sobie są fajną rzeczą, że idziesz tym rytmem jak rówieśnicy. I tutaj nie patrzcie, tutaj będą filmiki następne, czy iść na studia do tego miasta. Koszty utrzymania, akademik może wynajmować mieszkanie, pokój tego, siam tego. Jakie rozwiązania może dojeżdżać, jeżeli masz tam kilkadziesiąt kilometrów, czy nawet 100, codziennie, prawda? No, różne, różne są modele, ale wiedz jedno, że jeżeli pójdziesz na studia od razu z, z, ze wszystkimi, to masz taki efekt, że płyniesz z, z rówieśnikami. Co to znaczy? To znaczy, że jest łatwiej dlatego, bo każdy do tych studiach będzie rozmawiał. Czy nie jest tak? Widzicie, kolejny raz się was spytam, czekamy na komentarze. Czy nie jest tak, że teraz wszyscy, tutaj mówię do maturzystów, rozmawiacie teraz, ja pójdę na to uczelnie, do tego miasta, ten kierunek, siam ten, owam ten. Czy coś się myślisz zmieni za rok? Ludzie będą gadać o tym. Zobaczcie, że tak będzie. Niech, niech powiedzą to studenci obecni. Kolos ten, to jest masakra u niego. Ja pierdziele. Co to za koleś? Albo druga strona ci powie, nawet z innego miasta. U mnie, sesja, lajcik, słuchaj. Babka nam dała pytania: to, 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 to tego, pyk, poszło, essa. No tak będzie. Tak, moi drodzy, będzie, ale gdy ty pójdziesz, zaryzykujesz, ale pójdziesz indywidualnie, swoim rytmem, swoim planem, to może się okazać, że część znajomości ci zginie. I to jest dorosłe życie. To jest dorosłe życie. Że niestety ludzie nie są tacy że przywiązują się do ludzi. I może to i dobrze, ale to jest, uwierzcie mi, duże ryzyko dla osób, które są przywiązani do innych osób. Bo wyjedziesz do, do innego miasta, bo coś tam podejmiesz ryzyko, yy, może założysz swój własny biznes, i tak dalej, i tak dalej. Będziesz robiła inne rzeczy niż twoje środowisko, niż twoi rówieśnicy. Są, so, so, No i są to poważne problemy. Bo pytanie, po co my żyjemy? Nie? To jest piękny podcast, bo był taki filozoficzny o tym, co ja myślę i tak dalej. No. No właśnie, jesteśmy, mamy tutaj czas. No i pytanie, czy my żyjemy po to, by pracować, by studiować, by, by właśnie cisnąć, jak mówią ci wszystkie coach majstry, czy żyjemy dla chwil. Do tego, by to przeżywać. No i zobaczcie, przeżywanie studiów to też jest przeżycie, które może warto odbyć. Będzie trudne, może zmarnowane czasy, ale na pewno da wspomnienia. W sumie da, da również inne decyzje. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, nie. Że jak pójdziesz z innymi od razu na te studia, to jest duże prawdopodobieństwo, że je skończysz, bo będą inni się nawzajem wspierać. Twoi ci najbliżsi z Twojego otoczenia, jeżeli chodzi o rówieśników. Nie. A jeżeli ty zaczniesz studia za jakiś czas, to naprawdę niewiele osób jest, trzeba mieć naprawdę silny charakter, by zacząć studia w wieku 30 lat. Takie rzeczy się dzieją. Takie rzeczy się dzieją, ale tych osób jest bardzo, ale to bardzo mało. Dlaczego? Pamiętacie przykład z chomikiem. Tak jest. Naprawdę jest cienka granica do tego, by w Twoim życiu nic się codziennie nie zmieniło. Nic. Z tygodnia na tydzień żyjesz tak samo. Nic się nie zmienia. Ktoś by powiedział: Dla mnie sytuacja idealna. Po co? No ale tutaj są właśnie cechy charakteru. Ja bym tak nie potrafił. Ja to po prostu już sobie odkryłem, wiem. Nie, mu nie mówię, że trzeba cisnąć na 100%. Mówię: Złoty środek. No, jak zawsze Złoty Środek, zrobię T-shirty w lato. Złoty Środek, jakiś taki wiesz, damy grafikowi. Mamy dużo graf grafików na kanale. Może ze 100 osób jest graficznych, albo jeszcze więcej, może nawet z 500. No poważnie, bardzo dużo osób się zajmuje tym. Kiedyś na Instagramie pytałem i mam, mam pewne zgłoszenia już. E, osób, które by ewentualnie chciały ze mną działać, no to zobaczcie, no to, 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 są, to są takie rzeczy, nie? Złoty Środek. W tym wszystkim, w tych decyzjach, Złoty Środek. Bo nie kluczem jest, y, wiesz. Wpaść w tą, w tą rutynę, kluczem jest być cały czas świadomym swojego życia, tego, że ci ono ucieka. Jeżeli będziesz odkładała decyzję, wiecznie szukała kierunku idealnego, to się może okazać, że taki w Polsce nie istnieje, bo trzeba wyjechać za granicę na studia albo po prostu na studia nie iść. I to jest kolejna rzecz: studia za granicą. Moi drodzy, gorąco, gorąco was zachęcam do tego, byście studiowali nie w naszym kraju. To nie jest tak, że ja się uwziąłem, że coś mi się nie podoba. Ja po prostu chcę. Na, wiecie, dla mnie widzowie to nie są liczby. To są realni ludzie. Emilówka, moi drodzy, Emilówka, najlepsza polska domówka, integracja licealno-studencka. Już niebawem. Już niebawem dlatego tego Instagram Emil .lipski. No musisz śledzić, bo się nie załapiesz, bo będzie tylko 50 miejsc znowu, Wipowska impreza z zamkniętymi drzwiami. Pyk, bajerka, tu koszulę założymy. Dziewczyny szpilek odpowiedni, minimum 18 cm. Dobra zabawa, ładny bucik i nóżka tupie. To będzie fajny balet, uwierzcie mi. Wierzcie mi, bo już była jedna edycja we wrześniu, jest nawet jakiś taki after-filmik. Oczywiście tam nie ma najważniejszych szczegółów, bo YouTube by mnie zmanował, ten kanał. To nie można pewnych rzeczy pokazywać publicznie. To, co się dzieje na imprezie, zostaje na imprezie. No i to, to są właśnie wspomnienia. Ży, żyć tak, by były te wspomnienia, by by po prostu życie, nie tylko przeżyć. Ale te studia za granicą, dlaczego? To nie, 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 że się uwziąłem, tylko dlatego, że to są w ogóle inne możliwości. Popatrzcie na jedną rzecz. Nikt wam nie każe w tym kraju zostawać. Studia w, nie wiem. W Niemczech. Studia. Na wyspach. Studia w Danii. Studia w Hiszpanii. W Włoszech nawet. Widzę, we Włoszech, no nie wiem. Jak tam stoi, nie, nic, nikogo nie znam. Studio we Włoszech. ale Hiszpanię tam, kojarzę. No i fajnie, i moi drodzy, fajnie, bo masz większe możliwości. Nie tylko podróże kształcą. Podróże, ja nie wiem, kiedyś sobie założę kanał z podróżami, nie? Tak zrobię sobie rok i będę, będę jeździł. Rewelacyjna sprawa. TikToka, o, TikToka z podróżami. Ty, nic nie mówię, bo podwędzą mi pomysł. E, no i słuchajcie, to jest nie tylko, że kształci, ale to raz, język, dwa, inna kultura, trzy, Taki papier, to dopiero coś znaczy. Jeżeli ty skończysz marketing w Hiszpanii, to może być dużo bardziej lightowy marketing niż na pięknym, najlepszym uniwersytecie u nas w kraju. Ale jednak, na pracodawcy to robi wrażenie, że ty jesteś w stanie się odnaleźć w innym mieście, w innym kraju. To jest wyzwanie. Nie każdy to potrafi. A co wymyślicie, że jak się wybiera ludzi na, na rekrutacjach na rozmowę? Ci, co mają tylko ładne papierki, czy ci, co wychodzą i po prostu stają przed szereg, działają? Ktoś, kto studiował za granicą, jest dużo lepszym kandydatem, według mnie, niż ktoś, kto skończył fajny kierunek w Polsce, bo to widać ale może ja bym był nietypowym pracodawcą, ale nawet rozmawiając z ludźmi, którzy zatrudniają, jeżdżę na Blabla, zabieram ludzi do Lublina, jeżeli ktoś się chce teraz ze mną przejechać, na pewno fajne to będzie wrażenie, o, zrobić odcinek, nie, Woże widzów, fajne by to było, nie, o, pomysł, kto tam, kto za, łapka w górę i jakiś komentarzyk, no, ale to są, moi drodzy, dylematy, oczywiście zgadzam się, ale co którego wziąć pracownika, ale zobaczcie, że dla mnie to jest jasna informacja, komuś się chciało, ktoś twardo stąpa po ziemi, zaryzykował, ma ewentualnie język i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko rzeczy, wyróżnia się, wyróżnia się. Na rozmowach kwalifikacyjnych, w ogóle ogólnie na rynku pracy, trzeba nie tylko mieć umiejętności, wiedzę itd., i tak dalej, być i, i, i odpowiednim charakteru, ale przede, przede wszystkim się wyróżniać z tłumu, bo to ciebie mają zatrudnić, a nie sto innych osób. Na tym to polega. Na wyróżnienie się z tłumu, a taką rzeczą jest niewątpliwie wpis w swoim CV, że się studiowało za granicą, dlatego ja gorąco polecam studiowanie za granicą, moi drodzy. Jestem w stanie, już tutaj mamy widzów przecież. Zgłaszajcie się w komentarzach. Gdzie studiujecie? Studujecie w Hiszpanii, na Wyspach, w Niemczech, w tym, w Holandii, w Danii. Mamy takie osoby już. Mamy takie osoby, moi drodzy, na kanale, nie trzeba nawet daleko szukać. I będziemy z nimi robić materiały. O tym realiach, o tym jak to jest za granicą, jak jest w Polsce. Już mam nawet jeden materiał o studiowaniu czy o high schoolu, nie pamiętam. Eee, mam na kanale oczywiście z Kasią z 50 na pół. Bardzo fajny materiał zrobiliśmy sobie rok temu o tym. Możecie sobie zobaczyć, znaleźć u mnie na kanale. Bardzo fajna pogadanka, bardzo fajny podcast tego, wiesz. Mieliśmy chwilę pogadać, pogadaliśmy tam, nie wiem, prawie godzinę. niesamowite flow, dlatego ja to, to serię jak zrobię o studiach, to moi drodzy, to będzie, to będzie rozwalenie internetu. Ja po prostu odrobię lekcje e, Ministerstwa Edukacji, odrobię lekcje nauczycieli, odrobię lekcje wychowawców, którzy nie są w stanie doradzić i pedagogów szkolnych, którzy nie są w stanie doradzić młodym ludziom. Mam nadzieję, że to, to wam pomoże i to e, po prostu da realną wartość. Pójdź do pracy! Kolejny podpunkt oczywiście, bardzo fajne, ale do jakiej pracy pójdziesz? Jeżeli dostaniesz pracę swoich marzeń, zrezygnuj ze studiów. To by powiedział, nie, Emil, a potem co się, jak nie bez papieru, to jak, jak zwolnił, zwolnią, albo zmienisz pracę. Moi drodzy, jeżeli ty już teraz dostaniesz pracę, w której siebie widzisz w tym momencie, lubisz to, a nie, to nie będzie to praca dorywcza. Taka, wiesz, na chwilę. Ja nie mam nic do żadnej pracy. Ja, moi drodzy, myślicie, że, yy, wiecie, taki Emil, o, tu tego, siedzi w koszuli, tu samochodzik, bla, 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 bla. Ja, słuchajcie, mógłbym teraz, jutro, wyjść na ulicę i gumy z niej zrywać szpachelką. Żadna praca nie hańbi. Nauczcie się traktować ludzi tak, jak sami chcecie być traktowani. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Żeby, oj, nie mówić, oj, ona sobie dorabia tam w, w gastro coś tam. Dorabia sobie, a ty siedzisz w domu, pierdzisz stołek. Bierzesz kasę od rodziców. Tylko. Nie ma nic złego w braniu od kasy od, od rodziców. Po to oni pracowali, żebyś ty korzystał z zasobów. Ale no jeżeli nic nie robisz ze swoim życiem, tylko bierzesz kasę od rodziców. Całe życie. No to, no to, no to, no to, no to o no co no 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 chodzi? No to... To słuchaj, no to fajnie jest, ale no fajnie też zrobić coś samemu w życiu, prawda? Nie twierdzę, że to jest złe. Sam chciałbym być bananowcem i, pff, i wiesz, dostać samochód, a nie na nie niego pracować. Ale no, no wiecie o co chodzi, nie? Fajnie w tym życiu coś robić, a nie tylko korzystać. Tak mi się wydaje. Wtedy człowiek nabiera ogłady i pokory. Ale to jest taka dygresja. O, tym, o tych finansach i tak dalej kiedyś sobie zrobimy materiał, a w najbliższym czasie już, już idzie QA, albo rok go nie było. No tak czy tak, moi drodzy, no to ta praca to. Jeżeli ty już jesteś w stanie ze swoją CV, jeżeli ty ze swoimi umiejętnościami, cechami charakteru jesteś w stanie dostać fajną pracę, no to uwierz mi, że nigdy w życiu, nigdy w życiu już nie będziesz e, potrzebowała m, tego papierka z, z, z uczelni wyższej. Oczywiście on by pomógł. Na więcej odpowiedzi, na więcej ofert, możesz dostać wtedy odpowiedź. Ale jeżeli ty w wieku 20 lat około już będziesz miała doświadczenie komercyjne w branży, w której chcesz się obracać, to uwierz mi, że za 4 lata, za 6 lat albo za nawet półtora roku, jak będziesz chciała zmienić, bądź pracodawca będzie chciał zmienić ciebie, no ale co, w co raczej nie strzelamy, no bo masz być dobry w tym, co robisz, dobra, no to uwierzcie mi. Że lepiej zatrudnić taką osobę, niż studenciaka trzeciego roku, który ku kumie i znowu trzeba e, wydać pieniądze. Kosmiczny budżet na to, żeby ktoś go przeszkolił do tego, jak się pracuje. Bo na studiach nie pokazują w żadnej branży, moi drodzy. Może na medycynie, czy prawie, chociaż prawo, no prawo to masz dostać suchą wiedzę. Medycyna też, moi drodzy. Potem idzie się do szpitala, robi się specjalizację i się potem poznaje, jak się naprawdę pracuje. W polskim NFZ-cie, bądź przychodniach i tak dalej. No to każdy myśli, że wszędzie jest kolorowo, nie? Bo każdy widzi efekt. Widzi, że pokaż lekarzu, co masz w garażu i wiesz, i jest... Oj ojoj, no ci ludzie, moi drodzy, ci ludzie przytali więcej książek niż ty w życiu na samych studiach. No to mają, no to proste. No to, to wyzbronąć mi się jako, jako młodzi ludzie zazdrości. Ty nie masz zazdrości, ty masz podziwiać innych ludzi. Matko, ile tu padło pięknych cytatów. To, 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 to można by pisać, można by zapisywać te cytaty i zrobić potem taki Instagram z cytatami. Niesamowite. Mi to uwierzcie, mi idzie samo. Idzie samo normalnie. Po prostu idzie samo, nie przygotowuje jakichś takich pięknych złotych myśli, idzie samo. No także, także zobaczcie, mówiliśmy o tej zazdrości i tak dalej, to są ludzie, że sobie zapracowali, ale realia się poznaje w pracy. W pracy, moi drodzy, się poznaje realia pracy. Na studiach możesz się nauczyć studiować, przyswajać wiedzę. Tyle. Studia cię nie nauczą pracy i w definicji one nie powinny cię nie niby uczyć. Ja bym to zmienił, bo dla mnie studia w tym, w tym w XXI wieku to nie, mają być, to nie ma być tylko poszerzanie horyzontów, ale i przygotowanie do pracy. Bo my potrzebujemy w kraju ludzi, nie tylko mądrych, ale takich, co potrafią pracować jak najwcześniej, by pracować na ten kraj, który, który finansowo, który by powiedział, że stoi dobrze. Ale jak ktoś, jakkolwiek ma wiedzę, to, to wierzę. Na emeryturę albo se sam młody człowieku, albo jej. Nie dostaniesz, także tutaj. No, o takich tematach sobie też kiedyś pogadamy. Praca, moi drodzy, nie hańbi to, co, to, co powiedziałem. I to jest właśnie połączenie. Połączenie pracy dorywczej ze studiami. Piękny model. Wiele ludzi tak robi. Po prostu, żeby się utrzymać. Praca i studia. I to jest rozwiązanie, które ja chyba wybrałbym jeszcze raz. Wybrałbym jeszcze raz. Pomimo, że jest wiele dróg. Wiele dróg i w wielu drogach bym się odnalazł, to chyba znowu bym to wybrał. Naprawdę. Bo nie dość, że jest to bezpieczne. To daje ci doświadczenie, daje ci doświadczenie życiowe, finansowe, co jest cholernie ważne, moi drodzy, co jest piekielnie ważne, bo my jako młodzi ludzie nie potrafimy rozporządzać naszymi finansami, nie mamy żadnej wiedzy, ja nie mówię, żeby mieć wiedzę ekonomiczno-finansową, bo, bo moja też, nie. To, 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 wiesz, to matura, to, by, to bzdura by mnie pewnie zagieła na, na pewnych kwestiach, jasne, ale mówię, żeby rozumieć jak świat działa, świat pieniądza. Świat do druku, na przykład, pieniądza, tak? Żeby rozumieć takie wartości, takie zupełnie podstawowe fakty, żeby widzieć, dlaczego pewni politycy podejmują takie decyzje, a nie inni. I nie krzyczeć głupio, jak jakiś fanatyk jednej czy drugiej strony, tylko żeby mieć świadomość świata. Jak masz świadomość świata, jak on działa, jak w tym momencie to wygląda, jak czasy się zmieniają na przestrzeni 150 ostatnich 10 lat, możesz podejmować łatwiej decyzje w tym życiu, bo masz już tak jakby wiedzę z góry robimy tak, 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 idziemy w tą stronę bo to prawdopodobnie zadziała nawet i za 10 lat no i to jest ten model, połączenie studiów z pracą to można robić po maturze ale czy dla każdego to jest? nie wiem nie wiem moi drodzy, bo to nie jest proste pójść na studia, pójść potem do pracy, robić jeszcze inne aktywności i cieszyć się piękną życiem. bo to nie ma tak wyglądać że ty idziesz na studia i nie cieszysz się życiem, bo studiujesz Rozwiązaniem też jest takim dwa kierunki. Ja w życiu bym nie poszedł na dwa kierunki studiów. Nigdy. Ojejku, musieliby mi srogo za to zapłacić lepiej niż w jakiejkolwiek pracy, żeby się podjąć takiego wyzwania. Dlaczego? Dlatego, że nie tylko to jest wyzwanie, ale my mówimy o studiach w Polsce. Halo. Ludzie, nie męczcie się aż tak bardzo. Jeden kierunek wystarczy. Naprawdę. Ktoś ci powiedział, że chcę mieć dwa fakultety i tak dalej. Nie. Jeżeli będziesz studiowała, będziesz studiował i w tym czasie to, co poświęcasz na drugi kierunek, pójdziesz do pracy, jak gwarantuje ci szybszy nazwijmy to sukces, awans, pozycje, pieniądze cokolwiek, spełnienie, wstaw dowolne tutaj słowo teraz, niż to, żeby robić dwa kierunki. Gorzka prawna. Ale takie są realia. I mam nadzieję, że na, na tym kanale to doceniasz. Jeżeli nie subskrybujesz, to zasubskrybujesz. A jeżeli nie followujesz, to ja ci mam nadzieję, że tyle razy pomogą na tym kanale, że na Instagrama i na, nie dość, że na live'a wpadniesz, to dasz tam follow. Do następnego. Siema.